Hej, hej. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam przekazać kilka zdań o myszce SPC Gear Leaks Plus i trochę porównać ją do mojej poprzedniej myszki Glorious Model O. Dla jeszcze lepszego testu omawiana myszka Leaks Plus jest w wersji matowy biały, tak zwany Onyx White, a Glorious Model O w poprzednim materiale był w wersji biały połysk. Obie myszki są do siebie bardzo podobne na pierwszy rzut oka. Jednak po kilku tygodniach gry i pracy na myszce SPC Gear stwierdzam, że jest kilka różnic. Która z tych myszek jest moim zdaniem lepsza? Tego dowiecie się za moment. Zapraszam do oglądania. Jakie było moje pierwsze wrażenie po otwarciu paczki z SPC Gear? Ano takie, że opakowanie tej myszki jest zdecydowanie lepiej zaprojektowane od tego, w którym przychodzi Glorious Model O. Jest na tyle fajne, że można go spokojnie użyć jako pojemnik na jakieś pierdoły, na przykład kable. Jest wytrzymałe, niewielkich rozmiarów, szczelnie zamknięte i może całkiem fajnie wyglądać na półce. Co mamy w środku? Oczywiście samą myszkę, instrukcję, naklejki, komplet ślizgaczy, czyli taki standard. Nie ma tu jakiegoś szału, ale wszystko jest fajnie spakowane. Szczerze mówiąc, to zawartość jest porównywalna z tym, co możemy znaleźć w opakowaniu Gloriusa, więc tutaj mamy remis. Na pierwszy rzut oka myszka SPC Gear Leaks Plus w wersji Onyx White prezentuje się moim zdaniem znakomicie. Duży plus, że nie mamy tutaj akcentów gamingowych typu czerwone przyciski. Przyciski w myszce są stonowane i wygląda to trochę tak, jakby myszka była zrobiona kolorystycznie w stylu skandynawskim. Moim zdaniem wygląda to super i myszka wcale nie musi być używana tylko do gier. Z czystym sumieniem zabrałbym ją do biura, tylko wyłączyłbym wcześniej LEDy. Bardzo fajnie prezentuje się również drobne logo na lewym przycisku. Zwróćmy uwagę na to, co odróżnia ją od Gloriusa. Pewno zauważyliście, że boki myszki są perforowane. Tak jak w Gloriusie, obudowa myszki od SPC jest wykonana w strukturze plastra miodu. SPC poszło jednak o krok dalej i zastosowali taki design na jeszcze większej powierzchni. Czy myszka jest przez to mniej wytrzymała? Jeśli mam być szczery, to po wzięciu jej do ręki oraz po korzystaniu przez kilka tygodni stwierdzam, że zrobiła ona na mnie lepsze wrażenie niż Glorious. Myszka jest zdecydowanie lepiej wykonana od konkurenta. Teraz trochę o kablu. Nie wiem jak z jego wagą, natomiast w codziennym użytkowaniu jest on na tyle lekki, że wcale go nie odczujecie. Wydaje mi się, że jest on solidniej wykonany od tego w Gloriusie. W moim materiale o Gloriusie wspomniałem, że te myszki mają problem z kablem, który przerywa połączenie. Wielu z Was pisało do mnie odnośnie występowania tego problemu w modelach Gloriusa. Używam myszki od SPC już od kilku tygodni i nie mam absolutnie żadnych problemów z kablem. Przez to, że jest on sztywniejszy, nie plącze się tak bardzo jak ten w Gloriusie. Nie zauważyłem też żadnych problemów z rozłączaniem myszki od kompa, więc jak na razie jest git. Napiszcie, czy mieliście jakieś problemy z myszką od SPC. Jestem ciekawy, czy ktoś już coś wykrył. Pisaliście również o tym, jak wygląda sprawa z zabrudzeniami na myszce. Otóż nie ma większych problemów. Kurz trochę na niej siada, ale wystarczy raz a dobrze dmuchnąć lub przeczyścić szmatką i jest w porządku. Jeśli chodzi o wnętrze myszki, to producent zapewnia, że komponenty zostały zabezpieczone specjalną powłoką chroniącą przed wilgocią oraz kurzem. Jak to będzie wyglądać naprawdę, to tylko czas pokaże. Po kilku tygodniach stwierdzam, że kurz i zabrudzenia nie stanowią większego problemu. Myszkę można łatwo wyczyścić i nadal wygląda jak nowa. Przyciski nie chodzą bardzo na boki, a cała reszta wydaje się być bardzo solidna. Jedyny problem, jaki mam z myszką od SPC, jest taki, że po kilku tygodniach rolka zaczęła trochę piszczeć, ale nie jest to uciążliwe. Co do samych przycisków, to nie mam żadnych uwag. Wszystko działa tutaj świetnie. Co więcej, wydają się mi one trochę cichsze od tych w Gloriusie. Ale nie jest to znaczna różnica. Zresztą posłuchajcie sami.
Standardowo mamy tutaj cztery dodatkowe przyciski. Dwa z boku po lewej stronie, jeden w rolce i ostatni na samej górze, który służy do zmiany DPI. Ten ostatni jest trochę upierdliwy, ale o tym później, jak pokażę Wam soft do myszki. Pogadajmy trochę o softcie. Tylko trochę, bo jest on bardzo zbliżony do tego, co mamy w Gloriusie. SPC również nie wysyła sterowników na fizycznym nośniku. Musimy je pobrać ze strony producenta. Jest jeden myk. Myszki od SPC mają na spodzie numer fabryczny. Są dwie wersje sterowników. Pobieracie wersję zgodną z numerem na spodzie myszki. Mnie trafiła się starsza wersja sterowników. W samym softcie mamy standardowo kilka opcji zmiany DPI, zmianę LEDów, makra oraz inne parametry myszki, jak na przykład polling rate czy tak zwany lift of distance. SPC poszło jednak trochę dalej i możemy tutaj sterować parametrami myszki w Windowsie. Czyli mamy tutaj sensitivity oraz opcję zwiększenia precyzji. Jest to o tyle wygodne, że w jednym miejscu mamy kompleksowe zarządzanie i nie musimy otwierać panelu sterowania. Nie będę dużo tutaj omawiał, bo jest to dokładna kopia tego, co mamy w Gloriusie, plus kilka innych dodatkowych opcji. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o soft. Ustawiłem sobie stałe DPI na 800, z tego względu, że po zmianie DPI na myszce pojawia się okienko w Windowsie informujące nas o tym, że DPI zostało zmienione. Fajny pomysł, ale to sprawia, że gra minimalizuje się za każdym razem, jak zmieniacie DPI. Być może w nowszej wersji sterowników ten problem nie występuje. Nie próbowałem również instalować nowszej wersji sterowników, z tego względu, że producent zaleca inną wersję do tego modelu, który posiadam. Dajcie znać, czy u Was jest ten sam problem i czy można go jakoś rozwiązać na własną rękę. Podsumowując, myszka od SPC w wersji Onyx White jest świetną alternatywą dla Glorious Model O. Jest tańsza i lepiej wykonana. Trochę gorzej wyglądają LEDy, ale jeśli komuś nie zależy, to polecam SPC jak najbardziej z całego serca. Dla mnie ta myszka jest lepsza w feelingu. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale jak zacząłem korzystać z myszki SPC, to miałem zdecydowanie lepsze odczucia niż podczas korzystania z Gloriusa. Nie miałem tego momentu przejścia na lekką myszkę, kiedy muszę pograć na niej około tydzień lub dwa, żeby się do niej przyzwyczaić. Żeby ten test był jeszcze bardziej wiarygodny, to przez jakiś czas korzystałem z tej samej myszki przed przejściem na lżejszy model, czyli SteelSeries Rival 300. A jest to trochę krowa wśród myszek. Z korzystaniem z SPC Leaks Plus nie było problemu. Podłączyłem ją, ustawiłem i wszystko śmiga. Śmiało polecam ją każdemu, kto ceni sobie lekką, trwałą i świetnie prezentującą się myszkę. To tyle w temacie myszki SPC. Jak zwykle zostawcie łapkę w górę, jeśli spodobał Wam się materiał i subskrypcję, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam Was również na streamy, gdzie możemy sobie pogadać i wspólnie pograć. Link do kanału na Twitchu znajdziecie w opisie tego nagrania. Dzięki i do zobaczenia.